Co to jest i jakie są przyczyny? Świątoczu to dolegliwość polegająca na swędzeniu spojówek i powiek, zmuszająca do ich pocierania i drapania. Może dotyczyć wszystkich struktur zewnętrznych oka, skóry w okolicy oczodołu, powiek i spojówek lub może być umiejscowiona tylko w kącikach oczu. Jest typowym objawem, a nie chorobą, alergii ocznej. Jak często występuje? Nie ma informacji na temat częstości występowania świątu. Jak się objawia świątoczu? W zależności od alergenu, zobacz. Alergen, świąt może być okresowy, uczulenie na pyłki roślin, napadowy, uczulenie na sierści zwierząt lub związki chemiczne, lub stały, całoroczny, wskutek uczulenia na kurz domowy i jego składniki, roztocze, pleśnie i sierści zwierząt, stosowane kosmetyki albo leki do oczu i slash lub na twarz. Jak lekarz stawia diagnozę? W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy jest to swędzenie oczu, czy pieczenie, kłucie lub uczucie piasku pod powiekami. Te ostatnie objawy mogą towarzyszyć alergii oka, jednak są bardziej typowe dla innych chorób oczu, na przykład zespołu suchego oka, i wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań diagnostycznych. Swędzenie oczu wymaga następującej diagnostyki, zebranie wywiadu w celu ustalenia, czy u chorej osoby współistnieją lub występowały w przeszłości inne choroby alergiczne, czy występowały one w najbliższej rodzinie, w jakich okolicznościach występuje lub nasila się świątoczu, ustalenie ewentualnego związku swędzenia oczu z porą roku. Jeśli bowiem objawy pojawiają się wiosną, podejrzewamy uczulenie na pyłki leszczyny, ZOP, pyłek leszczyny, olchy, brzozy, zobacz. Pyłek brzozy, dębu, w kolejności pylenia, styczeń slash luty, luty, marzec slash kwiecień, maj, latem, podejrzewamy pyłki traw, ZOP, pyłek traw i zbóż oraz niektórych pleśni, zobacz. Grzyby mikroskopowe, pleśniowe, jak na przykład alternaria, jesienią, podejrzewamy pyłki bylicy, ZOP, pyłek bylicy, rzadziej babki lancetowatej, zobacz pyłek babki, komosy, zobacz. Pyłek komosy, a w regionach południowej Polski również ambrozji, pomórnik, ZOP, pyłek ambrozji, oraz zarodniki pleśni, przez cały rok z nasilaniem się jesienią w tak zwany sezonie grzewczym, podejrzewamy uczulenie na kurz, ZOP, roztocze kurzu domowego, i alergeny zwierząt, zobacz alergia na włos psa i alergia na włos kota. We wszystkich tych przypadkach istnieje domniemanie uczulenia na pewne alergeny. Potwierdzenie można uzyskać poprzez wykonanie testów skórnych z podejrzewanymi alergenami, zobacz testy skórne. Jeśli w wywiadzie nie ma informacji sugerujących uczulenie na powyższe alergeny, przyczyną mogą być kosmetyki oraz leki stosowane na twarz lub do oczu. Jakie są sposoby leczenia? Jeśli świąt jest objawem alergii samych spojówek, leczy się go stosunkowo łatwo. Pacjent musi unikać kontaktu z uczulającym czynnikiem, zobacz. Alergiczne zapalenie spojówek, a jeśli jest to niewystarczające, należy stosować krople z lekiem przeciwalergicznym. Mamy kilka dobrych preparatów do nabycia w aptekach na receptę: emedastyna, olopatadyna, azelastyna czy ketotifen. Jeśli jednak świąt jest objawem ciężkiej choroby alergicznej oczu, takiej jak atopowe lub wiosenne zapalenie spojówek i rogówki, zobacz. Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki oraz atopowe zapalenie spojówek i rogówki, to ustąpi tylko po kompleksowym leczeniu, prowadzonym wspólnie przez okulistę i alergologa. Co trzeba zrobić po zakończeniu leczenia? Dalsze postępowanie zależy od przyczyny świątu. Jeśli wynika on z alergii spojówek na znane alergeny, leczenie powinien przejąć alergolog i rozpocząć immunoterapię swoistą, TZW, odczulanie. Jeśli przyczyną był kosmetyk lub lek,
Należy zapamiętać jego nazwę, aby nie zastosować go na jakąkolwiek część ciała. Czytaj więcej w serwisie alergie.np.pl.